To jest właśnie całe przesłanie zielonistyczne, dlatego proszę, żebyście Państwo korzystali i czerpali pełnymi rękoma, garściami właśnie ten klimat niezwykły. Bardzo dziękuję. Myślę, że zarówno z naszymi pracownikami, z artystami będzie można teraz pewnie porozmawiać, oglądając wystawę, ale zanim rozpoczniemy, to jeszcze chciałam bardzo podziękować mojej współpracowniczce Zofii Rojek i przedstawić ją, ponieważ Państwo na pewno będą mieli w rękach nasz bardzo dokładnie przygotowany katalog. Zosia jest redaktorem tego katalogu i w dużym stopniu kuratorem tej wystawy, ponieważ z bardzo wieloma artystami się kontaktowała i zbierała pracę do tego katalogu. Więc może Zosia powie coś, co Ciebie ujęło w tym katalogu, a co stanowiło trudność w tworzeniu opisów do tych prac. Dzień dobry, bardzo witam serdecznie. To, co było najciekawsze przy pracy nad katalogiem, to to, że bardzo wiele rzeczy się dowiedziałam, dlatego że artyści tworzący w nurcie surrealizmu, realizmu magicznego znajdują się poza kanonem historii sztuki, przynajmniej tej najpopularniejszej obecnie. I dlatego też mam się dowiedzieć między innymi tego, że tworzą własne światło nie tylko na okazach, ale też własne środowisko.